pokażę Wam, jak pracować z lekcjami, czyli jakie mamy możliwości ćwiczeniowe, jakiego typu są to ćwiczenia i poszczególne kroki, które musimy zrobić. Oczywiście klikamy trener słownictwa. Tutaj wyskakuje nam chmurka z dwoma opcjami. Interesuje nas trener słownictwa, potwierdzamy. I niniejszym przechodzimy do lekcji. Tak wyglądają lekcje, posortowane według tematu. Informacje, które możemy zdobyć, no to po pierwsze wiemy, w jakim kierunku językowym są ustawione, czyli są polsko-niemieckie. Czyli mamy fiszkę, która jest najpierw po polsku i trzeba odgadnąć jego niemiecką wersję. Możemy to zamienić, ale nie zrobimy tego, nie interesuje nas to teraz. Bo zwykle zresztą sugeruję, żeby się uczyć z polskiego, z języka ojczystego na język obcy. Na przykład mamy tutaj parę zdań o Hawkingu. Taką lekcję przygotowywałem. I teraz tu jest temat. Liczba 11 oznacza, że w tej lekcji jest 11 zdań albo słówek. W tym przypadku akurat zdań. A tym znaczkiem tutaj, w prawo, takim tym trójkącikiem przewróconym, przechodzimy do lekcji. Tutaj jest progresja, jak bardzo lekcja jest przerobiona przez nas. Im więcej ćwiczeń zrobimy, klikając tutaj, ta obwódka robi się pomarańczowa, pokazująca stan postępu. Tu są dane techniczne, tutaj możemy zmieniać temat, możemy dodawać słówka, usuwać słówka, ale to nie o tym teraz. Tu przechodzimy do ćwiczeń, klikamy. Otwiera nam się lekcja. I na czym to polega? Polega to na tym, że mamy 5 rodzajów ćwiczeń i tutaj mamy takie zielone kółeczko. Klikając je, robimy ćwiczenie aktywne, teraz jest aktywne, teraz staje się jasno-szare, jest nieaktywne. Czyli w momencie, gdy pracujemy, klikamy, to robimy któreś ćwiczenie aktywne i chciałbym z Wami przejść przez wszystkie ćwiczenia. Zacznijmy, przypominam, robimy aplikację trener słownictwa na laptopie. To się troszeczkę różni od tego, jak wygląda ta aplikacja na komórce. Skanowanie. Czyli żeby ćwiczyć skanowanie, zaznaczamy kółeczko. Klikając to kółeczko się przesuwa w prawo, stając się jasno-szare, albo w lewo, stając się zielone. I zielony kolor oznacza aktywność, czyli to ćwiczenie jest gotowe. I teraz tak, pozostałe są szare, tak zostawimy. Tutaj mamy, zobaczcie, możemy zresetować poziom postępu. To jest ważne. Ważne, ponieważ po przerobieniu jednego ćwiczenia komputer zapisuje jakiś tam postęp i czasami nie możemy wejść w ćwiczenie, ponieważ jest ćwiczenie uznane jako zrobione i ono nas nie dopuszcza do tego ćwiczenia. Musimy zresetować poziom postępu, żeby móc to ćwiczyć, ale to gdzieś tam się pojawi. Tutaj mamy kierunek nauki z polskiego na niemiecki, jest podkreślone. Możemy przejść z niemieckiego na polski, ale interesuje nas z polskiego na niemiecki i tutaj dopiero zaczynamy lekcję, klikając. Na czym polega skanowanie? Skanowanie to jest taki etap zapoznawania się z materiałem, czyli u góry mamy po polsku, na dole mamy po niemiecku. Pamiętajmy, że ma możliwość odtwarzania tych dźwięków, odtwarzania tych zdań. Nie ma tutaj żadnego ekstra nagrywania, tylko po prostu jest program, który czyta to, co jest napisane. Jak to brzmi? Klikamy sobie. Ich lese gern seine Bücher. Ich lese gern seine Bücher. Czyli bardzo fajny akcent. Jest to materiał, jest to komputer niejako, ale zrobiony na prawdziwym wokalu i brzmi to bardzo wiarygodnie. Ich lese gern seine Bücher. Dobra. Tutaj na dole mamy ćwiczenia. Tutaj ten taki zrąbek oznacza, że jesteśmy przy skanowaniu. Możemy zakończyć ćwiczenie albo przejść dalej. Tutaj ilość tych szarych kropek oznacza, pokazuje nam, ile tych zdań jest i w którym miejscu jesteśmy. Właściwie pisał, ponieważ już nie żyje. I tutaj mamy wersję po niemiecku. Zawsze proponuję, sugeruję sobie dać do odsłuchania.
Eigentlich hat er geschrieben, denn er ist schon tot. To jest jedna lekcja, jakaś tam lekcja z moim uczniem przerobiona. No, tam było takie kwestie, że tam pisze, w sumie nie pisze, tylko pisał, ponieważ już nie żyje. No, takie tam była kwestia sprostowania pewnej informacji. I tak to wygląda. Na tym polega ćwiczenie skanowania, czyli zapoznawania się z materiałem. Tutaj w sumie jako tako w wersji naukowej nie ma do kontroli, tylko zapoznajemy się. Zamknijmy to ćwiczenie. Klikajmy zakończ. Wracamy do lekcji i tutaj znowu musimy kliknąć ten znaczek. Przechodzimy do ćwiczeń i teraz wybierzemy sobie dopasowanie. Dlaczego wybrałem to trzecie ćwiczenie? Ponieważ ono jest według mnie najłatwiejsze z tych wszystkich. Nie jest to po kolei tak, jak jest tutaj. Powinno być drugie według mnie. To jest moje zdanie, ale jest trzecie. Klikamy start. Co to jest dopasowywanie? Dopasowywanie to jest zabawa polegająca na tym, że mamy gotowe zdania i musimy je dopasować do odpowiednich zdań niemieckich. I czyli tak, weźmy sobie. Pamiętajmy taką rzecz, że aktywne jest tylko lewa kolumna. Czyli zdania z lewej kolumny możemy sobie pracować. Teraz bierzemy, chwytamy tutaj myszką i dopasujemy, stawiamy tutaj, widzicie, i puszczam. I wtedy to się znajduje na prawą stronę, się przesuwa automatycznie. Biorę, chwytam w kursorem, puszczam, zobaczymy, czy tak to działa. Nie, to działa w ten sposób, że muszę puścić na niemieckiej wersji i wtedy się przesuwa. Wtedy kupię sobie nową książkę. Dann werde ich mir. Zostawiam tutaj. On pisze książki o kosmosie. Tutaj. Muszę wydać dużo na prezenty dla nich. Ich muss viel für die Geschenke für euch. Dobra. I teraz albo jakiś jest błąd i chcę to usunąć, to robię ponownie. Albo sprawdzam odpowiedź. Jest na zielono, wszystko dobrze. Przejdźmy dalej. I znowu zabawa w dopasowywanie. Też trzeba przesuwać to wszystko. To wam chciałem pokazać, jak to działa. Przejdźmy, słuchajcie, do następnego ćwiczenia. Żeby z tego ćwiczenia wyjść. Dobra, no dałem tak. O, mamy przykład, kiedy są złe odpowiedzi. I potem pokazuje się tutaj żaróweczka, pokażę odpowiedzi. I tutaj ponownie klikam i pokazują się właściwe umiejscowienia tych zdań. I tutaj kończę sobie, bo chcę wam pokazać następne ćwiczenie. Znowu wchodzę w ćwiczenie. Tym razem pokażę wam znacznik tekstu. To jest ćwiczenie, które mi się najmniej podoba. Znaczy, ono się nie sprawdza przy długich zdaniach. W ogóle się nie sprawdza. Zobaczcie sobie, o co chodzi. Znacznik tekstu to jest po prostu taka szachownica, takie pole pełne literek. I na czym polega zabawa? Wybierz poprawną odpowiedź poprzez kliknięcie na pierwszą i ostatnią literę odpowiedzi, a następnie kliknij na przycisk sprawdź odpowiedź. Czyli mając tu zdanie, moi przyjaciele mają urodziny, muszę znaleźć to zdanie w środku. Przy czym to nie są litery, to nie jest rozsypanka literowa. To zdanie jest tutaj schowane, tylko że muszę znaleźć początek i koniec. Moi przyjaciele, czyli szukamy meine Freunde. Sam się muszę zastanowić teraz. O, dobra, widzę. To jest tu. Meine Freunde haben Geburtstag. O, to jest ostatnie słowo. Zaznaczam ten fragment i sprawdź odpowiedź. Tutaj patrzę, przesuwam na dół. Okazuje się, że dobrze. Przechodzę dalej. Teraz nie mam wystarczająco dużo pieniędzy. Jetzt habe ich. To będzie początek. Jetzt habe ich nicht viel genug Geld. To będzie ostatnie słowo z tego zestawienia, wydaje mi się. Zaznaczam. Jest ok. Przejdź dalej.
muszę zarobić i oszczędzać. No to szukam ich, nie? Ich mus. No to szukam i. Dla ułatwienia pierwsza litera jest duża. Czyli tutaj już widać, że ich mus verdienen und sparen. Dobra, źle zapisałem. Tu będzie pierwsze. O, sprawdzę odpowiedź. Dobra. Kończę. Kończę to ćwiczenie. Widzicie, pomarańczowe tam było, nie? Zaczyna się robić ta obwódka pomarańczowa. Skanowanie, wiecie? To jest prezentacja po prostu zdań. Znacznik tekstu to jest cała ta rozsypanka taka. Te kwadraty pełne literek, które trzeba znaleźć pierwszą i ostatnią literę. Dopasowanie, to jest po prostu trzeba dopasować polskie i niemieckie znaczenie. Te bloczki zestawiając ze sobą. Zupa z alfabetu. Zupa z alfabetu polega na tym, że klikamy, że trzeba. Tutaj mamy do wyboru litery w rozsypance, czyli nie bez ładu, bez składu, bez żadnej kolejności sensownej. I musimy, klikając poszczególne litery, tworzyć wersję rodzice. Dziękujemy Wam, że jesteście. Dziękuję Wam, że jesteście. Sprawdź odpowiedź, zobaczcie, jak to wygląda. Pokaż poprawną odpowiedź. A, rodzajnika bym zapomniał w ogóle z tego wszystkiego. Zakończymy ćwiczenie. I ostatnie ćwiczenie, które bym chciał Wam pokazać, to jest ćwiczenie Lexitest. Lexitest to jest jakby najwyższy etap trudności, to się zgodzę faktycznie. Tak jak przy zupie z alfabetu, trzeba kwadraciki wkleić, kliknąć poszczególne kwadraciki z literkami w odpowiedniej kolejności. Lexitest polega na tym, że musicie po prostu wklepać dane słowo z klawiatury, czyli po prostu wiecie, największa trudność, jaka może być. No i to jest, on pisze książki o kosmosie i wklepujecie to z klawiatury. Erschreibt die Bücher über den Weltraum. Sprawdź odpowiedź prawidłowo. Tak wygląda prezentacja ćwiczeń dostępnych na aplikacji Trener Słownictwa na komputerze. Pamiętajcie, że PONS to nie jest tylko aplikacja do odtwarzania, do przerabiania gotowych lekcji, to też jest aplikacja, na której można robić, stworzyć swoje lekcje. W jaki sposób to się odbywa? Odbywa się tutaj przez ten miejsce, w którym mamy pozycję Dodaj lekcje i klikając do Dodaj lekcje mamy trzy opcje. Utwórz nową lekcję, utwórz nową lekcję z własnego pliku oraz przenieść lekcję z innych użytkowników. Tego trzeciego w sumie nigdy nie używam. Przeanalizujemy sobie to po kolei. Otwórz nową lekcję, czyli klikając tą lekcję wklepujemy każde zdanie po kolei. No weźmy sobie temat czasownik. Przepraszam, mam niemiecką czcionkę. Czasownik haben. Nie? Niech to będzie temat. Zapisujemy. I ten czasownik ląduje nam tutaj w pozycji moje lekcje. Bo tu mam kilka takich tematów do zrobienia. I tutaj jest właśnie czasownik haben. Oczywiście robienie tej lekcji teraz nie ma sensu, bo ona jest pusto. Widzicie zero? Jest puste, tam nic nie ma. W jaki sposób tworzyć? I tu klikacie zębatkę. I teraz kilka słów wyjaśnienia. Zarządzaj słówkami to jest miejsce, gdzie dodajemy, odejmujemy, edytujemy słówka, zdania w danej lekcji. Klikając, patrzcie, możemy dodać nowe hasło ze słownika PONS. I to jest dosyć fajna funkcja, mianowicie, za chwilę Wam pokażę. Potem dodaj ręcznie nowe hasło, to najczęściej używam. Potem jest to, że to hasło możemy skopiować gdzieś do innej lekcji.
Czyli mamy zdanie, które chcemy wykorzystać w innej lekcji. No to wtedy możemy to wysuwać, zrobić. Przesuń do, czyli usuwamy stąd i przesuwamy to zdanie gdzie indziej, czyli stąd znika, no bo kopiowanie, wiadomo, zostaje tutaj wersja. Z tym się nie bawiłem do odwrotnego kierunku języków. Chodzi o to, że albo z polskiego na niemiecki, albo z niemieckiego na polski, nie? Można tutaj tym się bawić. Ja proponuję wam pokazać, chcę wam pokazać, dodaję nowe hasło ręcznie i tutaj macie wersję polską, na przykład ja mam, a tu piszecie wersję niemiecką, ich habe. I teraz mamy dwie opcje. Zapisz i utwórz parę słówek. I zapisz, czyli zrobi to samo co u góry, tylko że zamknie lekcję i wróć do lekcji. Natomiast gdy tutaj zrobisz, patrzcie, tu klikam, znika, bo zapisało tutaj, nie wiem czy widzicie tu w tle, jest jedna lekcja, jedno zdanie, a tu jest gotowe do wpisywania następnego. Na przykład ty masz. Du hast. Tutaj dodaj przykład użycia, co to jest. To jest do tego stworzone, żeby dodawać przykłady użycia poszczególnych słówek, ponieważ autorzy tej aplikacji założyli, że będziemy się uczyć pojedynczych słówek, a my się nie uczymy pojedynczych słówek, tylko całych zdań. Jakby byłoby to pojedyncze słówka, to wówczas byłoby miejsce na przykład użycia, czyli jakieś zdanie, które zobrazowuje użycie tego słowa. Tutaj tego nie ma takiej potrzeby, bo tu są już całe zdania. I tu proponuję zapisz i wróć do lekcji, czyli zapisujemy i zamyka nam się forma edycji tej lekcji. Natomiast gdybyśmy chcieli ponownie coś dodać, możemy spokojnie robić w ten sposób, że klikamy w to miejsce i znowu dodajemy trzecie hasło, czy na któreś, nie? W jaki sposób edytujemy to słowo? Klikając, bardzo prosto, klikając właśnie to, widzicie? Od razu macie ja mam i habe i tu możecie edytować, dodawać i tak dalej. Czyli edycja następuje poprzez klikanie tych zdań w środku. Tutaj jak kliknicie, to nie ten kwadracik, bo tutaj wtedy możecie na przykład usunąć, przesunąć albo skopiować, nie? Albo usunąć, a tego nie chcemy. Także odklikujemy ten kwadracik, natomiast klikając słowo, widzicie, w tle od razu się pojawia znaczenie angielskie, nie, niemieckie. OK. I tu klikając, od razu przechodzicie do opcji edycji tego zdania, dodając albo usuwając cokolwiek. Zapisz. I w ten sposób tworzycie lekcję. Nie? Natomiast gdybyście chcieli, tutaj chciałem wam pokazać, w jaki sposób można zaciągnąć zwrot zdanie z Ponsa, ze słownika, jak to działa. Klikacie dodaj nowe hasło ze słownika Pons, wskakujecie na czasownik, przeskakujecie do słownika, wpisujemy czasownik haben, niech będzie w ten sposób. I mamy tutaj takie zwroty, nie? Załóżmy, chcieć coś mieć. Albo nawet, o, ten przykład. Mamy dwa samochody. Wir haben zwei Autos. I chcemy, żeby to się znalazło, bo my jesteśmy na poziomie edycji, wiecie, lekcji, nie? Z czasownikiem haben. Żeby dołożyć to hasło do naszej lekcji, klikamy ten plusik tutaj. To jest wymowa. Mamy dwa samochody. Dobra, chciałem po niemiecku. Wir haben zwei Autos. Dobra. Natomiast, żeby to dodać do naszej lekcji, klikamy plusik. I teraz mamy trzy opcje. Dodaj do ulubionych. Jest taka wersja przy słowniku, że nie musicie lekcji zakładać, tylko po prostu ulubione słówka. Też jest fajna opcja, ale myślę, że z tym trenerem się lepiej to sprawdza. Wybierz w celu przeniesienia później do trenera słownictwa. To nas będzie interesowało. Zobacz wybrane słownictwo. Nie. Wybierz w celu. Klikamy. I to hasło zostało dodane do listy słówek, ale jeszcze nie jest w naszej lekcji. Musi być import. OK. Klikamy.
Dosyć długa procedura jest tego, nie ukrywam. Można byłoby to zrobić szybciej. Czyli znowu mamy, wir haben zwei Autos, mamy dwa samochody. Widzicie, to są wszystkie lekcje, które mam na Ponsie. Oczywiście on mi wybiera automatycznie to, które jest przewidziane, czyli czasownik haben. I tutaj klikam import. Jest zabawa trochę. Znowu kliknięcie. Wybrane hasło zostało przeniesione do trenera słownictwa. Muszę doczytać. Z listy słówek tych wybranych zostało to usunięte. Dobra, do trenera słownictwa. I OK. I teraz lądujemy znowu w naszym trenerze. I tutaj pojawiło się to hasło ze słownika, widzicie? Dosyć długa jest ta operacja, nie ukrywam, no ale dobra, myślę, że jak kwestia nabrania wprawy, nie? Że to może być. I w ten sposób tworzymy lekcję. Teraz Wam pokażę, w jaki sposób stworzyć lekcję, nie klikając każde zdanie osobno, wklepywać z komputera, tylko przygotować sobie plik excelowski i zaciągnąć go, wciągnąć go od razu do trenera. W międzyczasie przygotowałem szybciutko taki plik excelowski. To jest po polsku. To jest ważne. Druga kolumna powinna być pusta. I dopiero w trzeciej pisać niemieckie znaczenia, nie? Czyli tylko dla Niemców, nur für Deutsche, tylko ty i ja, nur für du und ich i takie tam zdania. W tej kolejności to musi być, nie? I teraz mamy tak przygotowany plik excelowski w tej formie. Utwórz nową lekcję z własnego pliku. Dajmy sobie ten nur du und ich, tą formę, którą to zdanie. Niech to będzie tytuł roboczy oczywiście. Wybieramy plik. I akurat ja mam tak, wybierz plik. To jest taka moja zabawa słowem. Tam też jest wybierz plik, dlatego tak nazwałem ten plik. Klikam ten plik i patrzcie, od razu w PONS są wgrywane te słówka, nie? I to jest ważne, że tak jest. Vokabel oder Wendung, czyli słówko albo zwrot. Zusatzangaben zu Vokabel, czyli dodatkowe dane do słownictwa. Dlatego to jest to puste, ta druga kolumna. I to dopiero tutaj jest Übersetzung, tłumaczenie. Utwórz nową lekcję z własnego pliku. Potwierdzacie. I w tym momencie od razu macie lekcję. Widzicie, to jest ta lekcja. Nur du und ich. 46 słówek. Tu możecie edytować ten plik. Bo tu macie wszystkie opcje. Wszystkie słówka, które są. Klikając możecie edytować poszczególne elementy. Trzeba troszeczkę się bawić tu w przesuwanie tego wszystkiego. To by było wszystko. Jeżeli chodzi o prezentację lekcji w trenerze słownictwa na komputerze. A teraz zaprezentuję Wam możliwości trenera słownictwa na komórce. Po pierwsze, oczywiście ściągamy w sklepie Play'a, ściągamy tą aplikację, to jest właśnie te słówka tutaj, które widzicie. Otwieram i teraz, gdy jesteśmy na tej stronie, gdy otwieramy, warto kliknąć tutaj u góry, są takie trzy paski białe, u góry po lewej stronie w narożniku. Gdy je klikam, proponuję kliknąć ustawienia i synchronizuj teraz. Co to jest za informacja? Synchronizuj teraz to jest aktualizacja waszych lekcji postępowania progresji. I możecie na przykład mieć tą aplikację zainstalowaną na kilku komórkach, macie ją zainstalowaną na komputerze. I to, co zrobicie na komputerze, fajnie jakby było odświeżone tutaj, nie? Czyli synchronizuj, czyli inaczej odśwież, zaktualizuj to, co zostało zrobione na przykład na innym urządzeniu. Wchodzimy w lekcję. I tutaj zmieniamy język. Mamy na dole po lewej te dymki, nie? Biało, czerwone, czyli polski i węgierski. Zmienimy sobie tutaj na po lewej stronie
przesuwamy po prostu palcem u góry, w górę i w dół. Wybieram oczywiście polski i niemiecki. I ustaw. Patrzcie, że macie różne możliwości językowe też na tej aplikacji, nie? Klikamy ustaw, zielony klawisz i są lekcje. Ciekawą lekcją, którą znajdziecie w trenerze słownictwa, to jest lekcja, która dotyczy mojego, no jak do tej pory chyba niezaprzeczalnie, najpopularniejszego vlogu, mianowicie filmy pod tytułem 40 słówek po niemiecku, które musisz znać. I to właśnie w tym trenerze zrobiłem dwie serie, dwie lekcje, ponieważ tych słówek jest bardzo dużo i podzieliłem je mniej więcej na połowę, czyli po 48 i jedno ma 47. Weźmy sobie tą lekcję 40 słów, które mają z racji formy komórki cały tytuł jest niewidoczny. Te 48 pary słówek, nie? Klikamy tutaj ten prosty, ten daszek, wchodzimy na fiszki. Wchodzimy na fiszki właśnie. Zresetuj fiszki, już tak robię profilaktycznie i rozpocznij trening. Ja dziękuję Ci za pomoc. Ich danke dir für die Hilfe. Robię maziu. Für Hilfe. Sami słyszeliście, użyłem rodzajnika określonego die. W sumie on jest niepotrzebny. Można by wtedy uznać jako nie umiem. I dajmy jako nie umiem. Dziękuję Ci. Ich danke dir. Odspaniam. Dla utrwalenia wymowy klikamy ten głośniczek przy tej dymce z flagą niemiecką. Ich danke dir. Okej. Okay. Umiem. Ja nic nie widziałem. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Odsłaniamy. Potwierdzenie wymowy. Ich habe nichts gesehen. Umiem. Często. Oft. Oft. Umiem. Dużo studentów. Viele Studenten. I tak dalej. Viele Studenten. Okej. Okay. To jest parę próbek z tej lekcji właśnie. W temacie 40 słów, które musisz znać. Zrobiłem również lekcję o 20 czasownikach z posiłkowym sein. Wymyśliłem tutaj taką formę innego rodzaju, mianowicie 20 czasowników i klikamy sobie na tą pierwszą 20 czasowników. Ja nie widzę tytułów niestety. Fiszki. Pokażę Wam, o co mi chodzi, jak to zrobiłem. Zabawa polega na tym, że zdanie wywoławcze macie w czasie teraźniejszym, a ukryte pod tym szarą powierzchnią jest zdanie w czasie przeszłym perfekt. Czyli jest er stirbt, kto wie, to wie, on umiera, no to będzie w perfekcie on umarł. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Możemy... Er ist gestorben. Sprawdzić sobie wymowę. Załóżmy, że umiem. Ich komme. To zdanie w czasie przeszłym. Ich bin gekommen. Zgadza się? Musi się zgadzać. Ich bin gekommen. Tak jest. Ich fliege. Latam. Lecę. Ich bin geflogen. Ich bin geflogen. I pokażę Wam drugą lekcję o czasownikach z posiłkowym sein. To będzie ta lekcja pod spodem. Muszę się upewnić. Resetuj, OK. Rozpocznij trening polsko-niemiecki. W drugą stronę, słuchajcie. Wymyśliłem w ten sposób, że u góry jest zdanie w perfekcie. Wir sind nach Hause gefahren. I teraz trzeba to zdanie przekształcić na czas teraźniejszy. Czyli wir fahren nach Hause. Wir fahren nach Hause. Umiem. Wir sind geschwommen. Pływaliśmy, czyli w czasie teraźniejszym wir schwimmen. Wir schwimmen. Bardzo ważna rzecz podczas uczenia się na aplikacji, mianowicie jeżeli zrobiliście któreś z tych ćwiczeń i chcecie je ponownie zrobić, to aplikacja to blokuje, zobaczcie. I dlaczego już wyjaśniam. Na przykład chcecie zrobić zdrabkę jeszcze raz,
Widzicie, ja próbuję kliknąć zdrabkę, tę kropkę szarą zrobić na zielono. I patrzcie, twój poziom nauczania jest wyższy niż stopień trudności tego ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. Potwierdzam, mogę tylko potwierdzić. Co mogę z tym zrobić? Cofam się krok do tyłu, ja to robię teraz na komórce. Wiecie, tak jak cofacie się wstecz o jedną stronę, czyli wracam do strony, gdzie jest wybór tych ćwiczeń. I tutaj klikając zębatkę, wchodzę na postęp nauki. Tutaj mi synchronizuje, czyli aktualizuje mój stan wiedzy, przerobienia, jakiś tam postęp. I tu na dole macie pozycję zresetuj postęp. Ten hałas ptaków, nie wiem czy słyszycie, odnowy moje odkrycie, jestem z komórką w lesie. Tak, ten mój nierozłączny las. I mogę wam to robić prezentację. Super, bardzo mi się to podoba. Weźmy sobie ćwiczenie de Adidas. Nie z tym pomarańczowym, tylko poniżej, też 41 pary słówek. Klikam ten po prawej, ten znak daszek przewrócony, czy znak mniejszości. Widzieliście, że tam kliknęło. W tym ćwiczeniu, w tej lekcji, bardzo świetnie do tej lekcji nada się właśnie lekcji test, który tutaj jest na dole. Zaznaczam czerwoną, zaznaczam zieloną kropeczkę. Rozpoczynam trening u góry, oczywiście polsko-niemiecki, żeby już nie mieszać i nie wprowadzać zamieszania i niepewności, co oznacza to słowo. W nawiasie zaznaczyłem polskie tłumaczenie i tam jest podmyślnik przy Kaninchen. I teraz chodzi o to, że tutaj na dole musicie wpisać właściwy rodzajnik. I oczywiście jak nie wiecie, czy wiecie, no to jest DAS. Wpisujemy DAS i na dole macie niebieski prostokącik z tą fajeczką, z ptaszkiem białym. Klikamy go. Prawidłowo. Tepich. Dywan. Jaki ma rodzajnik? Dea. Dlaczego? Bo ma końcówkę ich. Potwierdzamy. Niebieski prostokącik w dolnym prawym narożniku. Jest ok. Brzoskwinia. Pfezich. Rodzajnik. Dea. Potwierdzamy. Brett ma rodzajnik das. Potwierdzamy. Byce ma rodzajnik di, ponieważ ma końcówkę e. Zaznaczcie niebieską fajeczkę. Zwróćcie uwagę, u góry są takie kropeczki, które do tej pory są już, jest 5 zielonych, jedna ciemnogranatowa i 4 szare, pozostałe jasno-szare. Pokazuje nam miejsce, w którym jesteśmy z tą lekcją, czyli w jakim etapie. Czyli te zielone kropki to są przerobione rzeczowniki. Zeugling ma rodzajnik. Oczywiście der. Potwierdzamy. Mechanismus ma rodzajnik der. Potwierdzamy. Arbeit ma rodzajnik die. Potwierdzamy. Ja już nie będę tłumaczył, słuchajcie, dlaczego dany rzeczownik ma der, die, das. O tym jest film. O tym mówię w moim vlogu, do którego będzie link w opisie oczywiście i w pierwszym komentarzu ode mnie. Także, żeby się tym nie zajmować, pozostawmy sobie to. Erdbeer ma rodzajnik D. Essen ma rodzajnik das. Przepraszam. I teraz następuje synchronizacja. To znaczy, progresja naszej nauki jest wprowadzana na serwer i to się nazywa właśnie synchronizacja, czyli aktualizacja danych. To jest informacja ważna, gdybyście robili ćwiczenia fiszki i jest informacja, że nie możecie pójść dalej, oznacza to, że musicie zresetować fiszki. Stopień progresji będzie wyzerowany. Nie ma to znaczenia. To jest według mnie taka informacja tylko mechaniczna, automatyczna dla was. Natomiast ja z tego nie korzystam. Klikam OK. I teraz rozpoczynam trening. Das Publikum. I co? Mamy tutaj możliwość albo maziu. To co widzicie, to ja robię kciukiem. Natomiast mogę przycisnąć tą szarą strefę przez sekundę i się znika i jest... Das. No das, no w sumie tutaj odkrywczego nic nie zrobiłem. W ten sposób, jeżeli umiecie, klikacie na zielono,
Gebäude, jaki ma rodzajnik? Oczywiście das. Gdybyście nie wiedzieli, to wtedy klikacie nie umiem. Kliknięcie nie umiem, już o tym mówiłem, ale powtórzę może. To jest dosyć istotne, że to słowo ląduje w tej kolejce do kontroli, ląduje na końcu. Czyli jak zrobicie wszystkie słówka z lekcji, to te oznaczone na czerwono będą kontrolowane jeszcze raz. One się ustawią automatycznie. Das Gebäude, zresztą, że nie wiedziałem. I patrzcie, u góry macie na tym szarym, cienkim, prostokątnym polu, macie 1 z 41. Oznacza to, że jedno słówko jest zatwierdzone jako opanowane. Zresztą, że nie umiem. I widzicie, jedynka nie zmieniła się, czyli to słowo ląduje na końcu kolejki i nie jest nadal zatwierdzone, jeszcze nie jest zatwierdzone jako opanowane.